Hej, hej, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na trochę taki nietypowy, nieoczekiwany filmik. Miało być zupełnie co innego, ale... wyszło jak wyszło, jak zawsze. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka woda nie tego jest w akwarium. No i niestety pojawił się problem ze zmętnieniem wody. Z zakwitem pierwotniaków, czyli woda zrobiła się mleczna, ryby dostały ospy na dodatek. Tylko włosy sobie rwać albo wziąć kamień po prostu w to rzucić i skończyć interes. No ale nie poddajemy się, walczymy. Na szczęście człowiek doświadczony, że tak powiem, czy tam z doświadczeniem z poprzedniego akwarium, wie, że jak woda zakwita i pojawia się ospa rybia, no to korzystamy z tego oto elementu, czyli lampy UV. Korzystamy sobie z lampy UV, włączamy ją na 24 albo 48 godzin. No i temperatura została przeze mnie podniesiona do, nie wiem czy będzie tutaj widać, do 31 stopni. Także tak to wygląda na chwilę obecną. No i co? No i walczę już z tym drugi dzień. Teraz miałem zamiar zrobić podmiankę 75%, ale powiem Wam szczerze, że przyszła mi jedna fajna rzecz do głowy, z którą miałem nieco obaw, bo wiadomo, że w rozbrajanie filtra i tak dalej, jak jest 300 litrów wody w akwarium, niesie ze sobą pewne ryzyko. No ale jak mówi pierwsze prawo Murphy'ego, jak coś ma się spieprzyć, to się spieprzy na pewno, no i nie inaczej też było w tym przypadku. Ale po kolei ja sobie będę mówił, a wypatrzcie sobie na tą zmętniałą wodę, żeby nie było, że wszystko ładnie, pięknie i tak dalej. Także w międzyczasie będę też Wam pokazywał, o co biega, o co loto. Ten oto filterek tutaj, Unimax 500. Bardzo mnie denerwował od jakiegoś czasu, bo sobie po prostu chrobotał, jakby siedziała w nim mysz i po prostu wpieprzała trucinę albo ziarn albo coś w tym stylu. Ja już po prostu dostawałem szewskiej pasji, bo nie dawało mi to spokoju, więc dzisiaj postanowiłem sobie wziąć ten filtr, wymontować go oczywiście. Rozmontowałem wszystko, po czym się okazało, że niestety filterek trafił do mnie już z wadą. Otóż we filterku znajdują się takie dwa wiatraczki, które są na takich ceramicznych osiach i one się kręcą. I niestety ten jeden wiatraczek, który był odpowiedzialny za wyrzut wody z filtra, czyli to, co nam napływa do akwarium, po prostu był rozpieprzony, bo już inaczej nie da się tego powiedzieć. Było po prostu z tyłu zerwane zabezpieczenie i wiatraczek zamiast, przepraszam, kręcić się z magnesem na ośce ceramicznej, wiatraczek kręcił się swoim tempem, magnes kręcił się swoim tempem, poza tym to wszystko było niestabilne i dlatego w tym momencie miałem 3 zasysy wody z akwarium i tylko jeden wyrzut. Oczywiście sprawdziłem sobie zaraz na Allegro takie wiatraczki. Tam drogi interes to nie jest, bo 18 zł chyba kosztuje, więc zamówiłem pro forma 2 sztuki. No i co się okazało? Okazało się, że oczywiście jest sobota wieczór. Zanim to mi przyjdzie, będzie poniedziałek. Do tego czasu filtr stać nie może, bo po prostu wszystko, co tu resztę zostało, to szlak trafi. No i oczywiście z pomocą przychodzi jak zwykle klej kropelka, którym postanawiam sobie skleić ten wiatraczek z magnesem. Nałożyłem na ośkę i proszę Państwa, wszystko ładnie, pięknie. Zmierzamy do momentu kulminacyjnego, czyli już mamy wszystko podłączone elegancko. Filtr złożony, wyczyszczone media, wyczyszczona gąbka, żeby ten zakwit wody też zlikwidować. Sprawdziłem jeszcze, bakterii dolałem,
uzupełniłem wodą filtr. No i wsadzam sobie filtr oczywiście z tej degustacji, z tego mojego całkowitego już zdegustowania tą całą sytuacją. Filtr włożyłem odwrotną stroną, czyli nie tak jak widzicie kabelek z tej strony i rączka od strony ściany z tyłu, tam gdzie węże wychodzą, tylko na odwrót go włożyłem i na siłę chciałem wcisnąć sobie blokadę z wężami do filtra. Możecie wiedzieć, co się stało, w jakiej ilości sekund, dlatego też nie robiłem tutaj żadnego editu. Ilość wody od tego momentu do tego w 6 sekund znalazła się na podłodze mojego biura, gdzie stoi akwarium. Także zastanawiałem się, co będzie szybsze, czy szybciej woda dojdzie do przedłużacza, czy ja po prostu wyrwę wszystkie rurki łączące węże z akwarium z zasysów i z wyrzutów, czy szybciej dojdzie po prostu woda do przedłużacza i mnie pierdolnie. Ale udało mi się na szczęście, zrzucając przy okazji moje śliczne lampki do wody, także samo wodoodporne, potwierdzam. Zrzucając je do wody, wyszarpnąłem najpierw te, potem tamte i po jakiejś sekundzie ustało, że tak powiem, wylewanie się wody z akwarium. No a tu było gdzieś z 2 cm wody wszędzie wokoło. Na szczęście nie doszło do przedłużaczy, które już pro forma wcześniej położyłem wyżej, więc zdążyłem tylko z gniazdek wszystko podłączać i rzucić 6-7 ręczników, żeby to wszystko po prostu pozbierać. Także jak widzicie, zmęczenie, degustacja tym wszystkim i zdegustowanie tym wszystkim miało swoje konsekwencje. No ale co udało mi się osiągnąć, to że słuchajcie sobie teraz, jak ten filtr chodzi. Praktycznie go nie słychać, to chyba gorzej chodzi, głośniej chodzi wiatraczek po prostu w komputerze niż ten filtr w tym momencie, także kropelka podziałała, filtr na szczęście już w dobrej pozycji podłączony, woda wytarta. I co się okazało, że w końcu mam dwa wloty wody do akwarium i oba działają, także jeden sobie idzie wzdłuż szyby tam na wysokości, ja wiem, może łodyg, czyli gdzieś w tym miejscu, w tylnej szybie, a drugi sobie centralnie tutaj, gdzie ta molinezja wali i rozprowadza mi CO2, które tutaj sobie, że tak powiem, drda. Także mamy dwa wyrzuty wody i dwa zasysy z tej strony. Jeszcze wam pokażę tylko, jak to wygląda tutaj. Możecie sobie zobaczyć cały syf, który też został rozbity przez środki od mętniejące wodę. Jest pięknie zasysany, jeden filtr łapie trochę niżej, zasys drugi trochę wyżej i w ten oto sposób to wszystko mi tutaj ładnie działa. Jeśli chodzi o rybki, to już wam powiem, że uspo postępuje, bo miałem tutaj taką jedną molinezję, którą chciałem, że tak powiem, uśmierzyć jej cierpienia, ale na szczęście się obroniła, więc po 24 godzinach naświetlania lampą UV molinezja dała sobie radę. I co? No i ospa, miejmy nadzieję, że już ustąpi. Ja teraz się biorę za podmiankę wody, żeby ten syf tutaj, że tak powiem, w końcu ustąpił. Mam nadzieję, że w kolejnym filmiku już wam pokażę w końcu normalne update z czystą, klarowną wodą, z rybami, które już są zdrowe, także trzymajcie kciuki. No i tak jak mówiłem, niespodziewany filmik, trochę śmieszny, niektórzy będą się cieszyć, inni będą mówić, o, ale ci współczuję i tak dalej, no ale jak wiecie, przypadki chodzą po ludziach, a my nie rezygnujemy, tylko po prostu działamy dalej, także mam nadzieję, że po tej podmiance już będzie wszystko si.
kalafony, jeszcze kupiłem sobie dodatkowo bakterie i stabilizator parametrów wody w akwarium Sihema, także mam nadzieję, że to wszystko tutaj, że tak powiem, złoży się w jedno i w końcu uda mi się zapanować nad tym zbaniaczkiem. Bo powiem wam szczerze, że najgorzej, jak wiadomo, zawsze ze startem, a z racji tego, że ja 2,5 roku nie robiłem żadnego startu akwarium, bo tam to działało bez zarzutów, no to człowiek musi uczyć się na błędach. A podejrzewam, że po prostu przyczyną zakwitu tej wody to było moja głupota prawdopodobnie, że wsypałem po prostu za dużą dawkę witamin takich specjalnych dla ryb, żeby się lepiej aklimatyzowały w wodzie, i to jest, te krople są bardzo dobre, aczkolwiek tam jest chyba 10 kropelek, z tego co pamiętam, mi wleciało pewnie ciut więcej i to po prostu zaczęło wszystko fermentować i momentalnie woda mi zakwitła, tak? Także był dokładnie taki sam skutek, jakbym przekarmił rybki. No, także tyle w woli update'u. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko tutaj poskładać i czekajcie na kolejny filmik. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!